Wybrałam taki temat dotyczący projektu Akropolis, który stworzył Wyspiański właściwie pod koniec swojego życia, w ostatnich latach życia, wspólnie z architektem Władysławem Ekielskim przy jego współpracy. Ponieważ no jest to bardzo ciekawy projekt, ja zajmowałam się swego czasu zagadnieniem antyku wyspiańskiego i właściwie ten projekt jest też, jak pisał Tadeusz Sinko, jednym z takich najbardziej wyrazistych wyrazów tego specyficznego antyku wyspiańskiego, w którym obecna jest tak silna percepcja tych pierwiastków antycznych, pierwiastków greckich przez Polskę, że w tym nowym stopie właściwie trudno rozpoznać, gdzie się jedne zaczynają, a drugie kończą. Jest to też jeden z ciekawszych przykładów, właściwie Wyspiański, no marginalnie będąc artystą właściwie prawie renesansowym, marginalnie zajmował się sprawami architektury, a tutaj jest to projekt architektoniczny, który jakby na nowo przebudowuje Wawel, znaczy proponuje jego zupełną transformację, ale jak chciałabym w tym wykładzie właśnie powiedzieć, jest to rodzaj transformacji nie tylko jakby formalnej, ale w tym projekcie zawarte jest takie dążenie Wyspiańskiego do pewnej przebudowy historii, przebudowy świadomości, przebudowy postrzegania historii przez ludzi jego epoki. W tym projekcie oczywiście to, co jest też bardzo ważne, interesujące, tutaj na wstępie przypominam takie ważne zdanie Stanisława Laka, który był jednym z najbardziej wnikliwych krytyków twórczości Wyspiańskiego, o tym, że każdy kraj ma pewien zasób kształtów i ugrupowań, które wyrażają się ostatecznym i niezmiennym unieruchomieniem w postaciach historycznych, w legendach, w tworach architektury. I to, wydaje mi się, jest też takie sedno jakby wyobraźni artystycznej Wyspiańskiego, dla którego jest charakterystyczna właśnie wykorzystywanie, w pewien sposób nadbudowywanie swoich nowych treści symbolicznych, swoich nowych koncepcji na jakby takiej symbolice zastanej, na tych formach, na tych legendach, na tych mitach, na specyficznym rozumieniu historii, której jakby on sam jest nią owładnięty, czy w każdym razie w jego wyobraźni te formy, te kształty, te postaci żyją. I około 1905 roku, bo projekt Akropolis zaczął powstawać w roku 1904, tutaj jeszcze jeden z pięknych widoków Wyspiańskiego, widoków takich porannych na Wawel, który jego wyobraźnię jakby, jak wiemy, zajmował. Około 1903 roku następuje taka intensyfikacja do osnowania wszystkich swoich utworów artystycznych wokół, moglibyśmy to nazwać właśnie poetyki terenu, która jest oparta o związane z danym miejscem tradycją historyczną, legendarną lub artystyczną. Niekiedy wszystkimi nimi teraz też to było możliwe. I tu powstają takie dramaty, jest taki niesłychana intensyfikacja też twórcza w biografii Wyspiańskiego. Powstają właśnie dramaty, które są osnute wokół symboliki, wokół pewnej mitu, historii związanej z danym terenem, takie jak Noc listopadowa, gdzie w łazienkach warszawskich pojawiają się bogowie antyczni, jak legenda, która z kolei sięga do tych historii jakby legendarnych, związanych z początkami, też z Wawelem, z historią taką legendarną Polski, jak wreszcie Akropolis, które dzieje się w katedrze na Wawelu. I te dramaty właściwie układają się, możemy też śledzić, że one się niejako pojawiają
jakby równolegle, to znaczy tak samo jakby Wyspiańskiego w tym momencie angażuje i fascynuje historia antyczna, historia czy mitologia, i tu powstają te dramaty, które są wysnuwane właściwie z Homera, jak Achilleis, Powrót Odysa, a także mitologia lokalna, właśnie Bolesław Śmiały, Skałka, Legenda. I później te dramaty, które już wcześniej wymieniłam. W tych dramatach symbole nabierają szczególnej mocy poprzez wysnuwanie ich z konkretnego, drobiazgowo studiowanego w rzeczywistości historycznej lub topograficznej szczegółu. I to właśnie spokrewnianie odległych epok osiąga właściwie apogeum w poprzedzającym projekt o kilka, ten projekt architektoniczny, o kilka miesięcy dramacie Akropolis, który dramacie, który został wydany wiosną 1904 roku. Właściwie dzieje się ten dramat w noc Zmartwychwstania, a został wydany na tydzień przed świętami Wielkiej Nocy roku 1904. Oczywiście ten rok też jest nieprzypadkowy. Tutaj pokazuję jeszcze no jakby ten grunt, na którym też Wyspiański osnuwał różne swoje metafory, to znaczy spokrewniając Wawel z Akropolem. Ta paralela pojawiała się w piśmiennictwie XIX-wiecznym, gdzie zdarzają się także określenia, na przykład Wawelu, określanie go polskim Syjonem czy polskim Akropolem, podkreślają także pewne podobieństwo topograficzne, chociaż oczywiście nie było ono zbyt bliskie, ponieważ na przykład w takiej publikacji z 1905 roku pisano, że gdyby wzgórze Wawelu było 4 razy wyższe niż jest i było zwrócone bokiem dłuższym do ulicy Kanoniczej, nie skośnie, lecz prostopadle, to mielibyśmy z niej na Wawel analogiczny widok do tego, jaki mają Ateńczycy z Akropolis na Akropolis z ulicy Eola. No oczywiście gdyby, prawda, ale to topograficznie te akurat podobieństwa nie były zbyt duże, natomiast istniały podobieństwa inne, takie podobieństwa jakby symboliczne. Oba te miejsca spełniały rolę no, jakby narodowych sanktuariów, były skarbnicą pamiątek. Na Akropolu też znajdowały się te skarbce Ateńczyków, prawda? Jednocześnie później, tak z powodu rozbiorów Polski, jak okupacji tureckiej, były miejscami postoju obcych wojsk, to znaczy jakby były pewnymi świadkami dawnej chwały podbitych narodów. Jednocześnie były też opuszczonymi ruinami i też było samo podobieństwo ukształtowania jakby terenów wzgórza, usytuowania na nim świątyń, zabytków i tak dalej. I oczywiście dlaczego ten projekt jakby przebudowy Wawelu powstał? No około 1904 roku no nastąpiły bardzo ważne wydarzenia, takie jak w lipcu 1903 roku podpisanie kontraktu wykupu budowli wawelskich przez Galicyjski Wydział Krajowy, co doprowadziło do decyzji o opuszczeniu wzgórza przez wojsko. Wówczas też w 1904 roku wybuchła po tym fakcie dyskusja w prasie na temat restauracji Wawelu, na tym, aby przywrócić jakby jemu tą dawną świetność, i sama dyskusja nad tym przyszłym kształtem. W 1905 roku w marcu nastąpiło powołanie komitetu dla restauracji zamku, gdzie w skład tego komitetu weszli też artyści jak Jan Stanisławski, Jacek Malczewski czy Wacław Szymanowski. A w sierpniu 1905 roku nastąpiło opuszczenie całej historycznej części zamku przez wojsko, a ostatecznie wszystkich budynków w roku 1911. Więc ten okres tworzenia koncepcji właśnie Akropolis, no tutaj jeszcze pocztówka z 1904 roku, taka patriotyczna z symbolami, prawda, narodowymi, no gdzie właśnie ta dyskusja na temat Wawelu rozwinęła się i ta perspektywa opuszczenia przez wojska austriackie powrotu jakby własności Wawelu
do władz lokalnych, do narodu, no, zaowocowała tego typu kartkami. Powstawały też pocztówki, już jakby pokazujące Wawel w stanie takiego jakby opuszczenia, czekającego jakby na nowe życie, jak cykl Stanisława Fabiańskiego. Tutaj widać zresztą na tych kartkach, w jaki sposób Wawel był zaniedbany, jak był opuszczony, prawda? Tutaj te fragmenty budowli. Oczywiście nie dotyczyło to katedry, na temat której no, powstały wspaniałe litografie, grafiki Leona Wyczółkowskiego, oczywiście późniejsze od pracy Wyspiańskiego. I tutaj w tej publikacji, która zaprezentowała ten wspólny projekt właśnie Wyspiańskiego-Jakielskiego, pokazuje tutaj jej okładkę. No, ten projekt powstawał właśnie w tych ostatnich latach życia artysty, od 1904 roku do 1907, w którym, jak wiemy, Wyspiański zmarł, a wydana została właściwie już po jego śmierci, w roku 1908. I w tej publikacji właśnie znajduje się zdanie, które wygłosił Ekielski. Ale można przypuszczać, że to była to idea, która przyświecała Wyspiańskiemu i jemu w stworzeniu tego projektu, że Wawel właśnie nadszedł czas, że Wawel ma zogniskować życie narodu, najidealniejszy wykwit jego państwowej i umysłowej kultury i być znakiem w formie szeregu budowli, które wzniesie żywy jego organizm. Tutaj podkreśliłam to słowo życie, żywy, ponieważ no jakby w tej symbolice, która funkcjonowała i w której też trochę widział jakby Wyspiański Wawel i katedrę, no przede wszystkim to była właśnie jakby ta bolesna pamiątka dawnej świetności, czyli jakby Wawel w pewien sposób no, symbolizował życie, symbolizował no, raczej śmierć, raczej ruinę, raczej coś, co jest no, takim świadectwem dawnej chwały, ale nastąpił moment, kiedy właśnie Wyspiański starał się jakby ten mit przebudować, tą mitologię zupełnie zmienić i jak dramat Akropolis, który dzieje się w noc Wielką Zmartwychwstania i który ma całą tą symbolikę właśnie rezurekcyjną. Jesteśmy w momencie jakby jeszcze wielkanocnym, prawda? I wiemy, że to jest ta symbolika zmartwychwstania, rodzącego się życia, tak? W tym projekcie architektonicznego Akropolis, właściwie Wyspiański chciał jakby rozlać tą symbolikę rezurekcyjną na całe Wawelskie Wzgórze. Wyspiański w zasadzie miał bardzo specyficzną, no i tutaj widzimy ten jakby zabudowę Wzgórza Wawelskiego w tej wersji, którą proponował Ekielski w publikacji. Oczywiście mamy z tym pewien problem, ponieważ te projekty zostały już po śmierci jakby Wyspiańskiego opublikowane. I jak pisał Ekielski, że pozostawiając specjalistom problemy restauracji historycznych budowli, Wyspiański pragnął przekształcić wzgórze w skupisko narodowej świetności. Ale w tych formach, właściwie ten projekt dopracowany, tak wykreślony precyzyjnie, jak tutaj widzimy, i opublikowany w piśmie architekt, no, był projektem, w którym trudno przypuszczać, żeby Wyspiański tak bardzo szczegółowo brał udział, ponieważ to już był właściwie ten ostatni, bardzo trudny okres jego życia, gdzie okresy bardzo dużej aktywności przeplatały się z momentami ciężkiej choroby. To o ile program właśnie Akropolis wydaje się wyłącznym pomysłem Wyspiańskiego, o tyle nie ma pewności co do ostatecznego kształtu tych budynków, tym bardziej jak wielu tutaj badaczy architektury zwraca uwagę, pojawiają się tu formy no, bardzo charakterystyczne dla twórczości samego Jakielskiego. Te attyki, inskrypcje,
które pojawiają się na budynkach, to są takie cechy, które pojawiają się w bardzo wielu jego projektach. Zresztą też tak w tej publikacji poświęconej Akropolis sam Ekielski przyznał, że szybkim krokiem rozwijająca się choroba w nim, czyli w Wyspiańskim, w małej tylko mierze dozwoliła mu na współpracę. Jego place tu uzyskałem tylko odnośnie do fasad Muzeum Narodowego, obok Muzeum Diecezjalnego i budowy Sejmu. W związku z tym przedmiotem, to co w tej chwili Państwu zaprezentuję, to będzie próba taka analizy tego projektu nie tylko w oparciu o te ostateczne opublikowane przez Ekielskiego szkice, ale o zachowane, choć niestety należy przyznać szczątkowo, ale i zachowane dość sporo oryginalnych rysunków Wyspiańskiego, szkiców, które związane są z projektem Akropolis. I te szkice wydają się szczególnie interesujące, ponieważ w wielu przypadkach one różnią się od tego ostatecznego kształtu, który został w 1908 roku opublikowany. Nie odniosę się też do treści, które swego czasu analizował Jarosław Krawczyk, usiłując te inskrypcje, które pojawiają się na budynku Senatu czy innych, zinterpretować jako takie komentarze właśnie samego Wyspiańskiego. Wydaje mi się, że ten komentarz Ekielskiego nie pozwala na to. Wydaje mi się, że raczej on jest ich autorem. I usiłował tutaj Jarosław Krawczyk stworzyć taką jakby próbę przypisania tej symboliki Wawelu do jakiejś orientacji politycznej Wyspiańskiego. Wydaje mi się, że tutaj jakby Wyspiański lokuje ten projekt w zupełnie innym porządku. To znaczy oczywiście tu pojawiają się budowle państwowe i tak dalej, ale nie ma tu jakby konkretnej wizji przyszłego państwa i trudno połączyć to z tymi poglądami, natomiast na pewno jest bardzo wyraźna jakby określona symbolika tego projektu. Mnie głównie interesuje to interpretacja tego projektu w kontekście stosunku do antyku i mitu, ponieważ to, co jest charakterystyczne dla Wyspiańskiego, to budowanie, nadbudowywanie pewnych treści, zbliżanie historii do mitu i widzenie całych dziejów w kategorii takich tragicznych konfliktów, wielkich sporów, wspominięciem tej takiej historii anegdotycznej. Tutaj inne widoki tych budynków, właśnie rozrysowane pięknie przez Ekielskiego, na planszach właśnie w tym piśmie Architekt i w osobnej publikacji, której okładkę Państwo widzieli. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, jak mniej więcej wygląda taka makieta stworzona w oparciu o te projekty, która została stworzona w Muzeum Narodowym w Krakowie w 80-tych latach i tutaj mniej więcej widzimy, jak potężny kompleks właściwie tych nowych budynków miał na Wawelu powstać. Tutaj obrazuje to mniej więcej ten rysunek. Te nowe budowle miały równoważyć właściwie od zachodu. Tu jest jakby katedra, oczywiście dziedziniec zamkowy, natomiast ta cała część była właściwie nową koncepcją, dobudową tutaj od, no, z planu można było myśleć, że południa, ale jednak zachodu tutaj nowych budynków. Zapewne nie tylko z artystycznych względów zdecydowano się na przewrócenie niektórych zburzonych przez Austriaków wcześniej budowli w oparciu o plany z roku 1796. Były to zburzone dwie wieże, dwie baszty obronne, P1 tutaj i baszta, i tutaj kolejna, i P2, ta wjazdowa tutaj, oraz kościoły, przywrócenie dwóch kościołów, które istniały wcześniej na Wawelu, zostały później zburzone. Kościół świętego Michała i kościół świętego Jerzego. Olbrzymi plac, który powstawał, teraz może mam, o, to jest większe powiększenie, tu są te dwie wieże przywrócone, dwa kościoły
I to podwórze wielkie było podzielone niejako na plac katedralny, plac zwycięstwa, tu pośrodku kolumna bogini Nike i plac Izby Posłów, tutaj taką kolumnadą wydzielony. Stojący centralnie, tutaj natomiast był budynek Senatu, pomieszczenia jakby należące do Pałacu Królewskiego, ponieważ właściwie to było rodzaj siedziby nowego państwa, ale w wersji monarchii parlamentarnej, ponieważ tu jednocześnie był Senat, sala posłów, Akademia Umiejętności, no i także budowle o różnym przeznaczeniu. Stojący centralnie ten kościół właśnie świętego Michała niejako spinał te części zespołu. Usytuowano przed nim ołtarz polny, tutaj jest to ta część, oraz kolumnę Nike, stanowiącą punkt zbiegu osi widokowych przebiegających przez trzy główne gwiazdy, tą, ten i ten. Dawny wjazd przy katedrze opatrzono takim nowym portalem na wzór bramek przed kościołem świętego Andrzeja. Natomiast zakończenie osi głównego wjazdu, tego P2, kończyło się, znajdowało swą kulminację od strony Wisły, to chyba lepiej widać na tym projekcie, tutaj w takim, we wzniesionym tutaj grodzie Bolesławów z sarkofagiem króla, który znajdował się tutaj. I nieopodal leżącą smoczą jamą. Monumentalna architektura drewniana grodu została stworzona na podstawie studiowanej do scenografii Bolesława Śmiałego publikacji Matlakowskiego. Wokół z kolei placu zwycięstwa tutaj, ten plac boginią Nike na kolumnie, sytuowano gmachy właśnie Senatu, zwieńczonego potężną kopułą, mieszczącą również apartamenty króla i Muzeum Narodowe z tej strony, założone w murach istniejących mieszkań wojskowych. Symetria układu łagodzić miało położenie kościoła świętego Jerzego, to jest ten drugi kościół, do którego przylegająca triumfalna kolumnada, taka półkolista, wydzielała dziedziniec Izby Posłów. Na wschód od Izby Poselskiej miało leżeć gimnazjon i Akademia Umiejętności, pełniąca rolę najwyższej instytucji naukowej. Ponad wejściem do niej planował Wyspiański reliefowe odtworzenie Grunwaldu Matejki. W bezpośrednim sąsiedztwie katedry z kolei miał mieścić się dom wikariuszy. To jest tutaj ta budowla, nie, przepraszam, ta, łącząca się w jedną bryłą z gmachem narodowym też Muzeum Diecezjalne, tutaj taki kompleks muzealny. Wschodnią z kolei pierzeją tego placu zamykały Pałac Biskupi i wozownie i stajnie w tej części blokowane. Całość dopełniać miało położone na tutaj zboczach Wawelu lapidarium i teatr grecki, oraz obliczony na ponad 700 krutych miejsc w skale, w wzgórzu, tak zwany Stadion Sokoli, tutaj właśnie w tej miejscu, którym jego osobliwa forma właściwie sugeruje jakby rodzaj hipodromu. W opracowaniu tym architektonicznym poszczególnych budowli stosowano zasadę nawiązywania do form lub cytatów. No tutaj jeszcze widzimy jakby tę część z katedrą, prawda? Katedra, Pałac Biskupi, tutaj dodana taka nowa bramka wjazdowa. Cytatów słynnych budowli, na przykład kościół świętego Michała był planowany na wzór paryskiej Saint-Chapelle. Z kolei kościół świętego Jerzego jakby powtarzał formę krakowskiego kościoła świętego Krzyża o takim centralnym planie. Rapiderium i teatr wykorzystywały formę rondla bramy floriańskiej, a sala poselska była wzorowana na weneckim San Marco. Także były tutaj bardzo mnóstwo takich cytatów architektonicznych, które jak się wydaje, oczywiście zapewne taką zasadą nadbudowywania pewnych sensów cytowania budowli zbieżnych chronologicznie z tymi istniejącymi, jak na przykład Saint-Chapelle i Kościół Świętego Jerzego, było tak bliskie Wyspiańskiemu, ale wydaje się, że są to pomysły też samego Ekielskiego.
Tutaj widzimy właśnie już kilka oryginalnych rysunków Wyspiańskiego związanych z tym projektem Walbelski Akropolis. To jest Akademia Umiejętności. Tutaj właśnie z tą wspomnianą jakby nad wejściem taką płaskorzeźbioną wersją Grunwaldu Matejki. I projekt grobowca Bolesława Śmiałego, tego grobowca króla, który miał być w tym grodzie Bolesławów, który znajdował się niejako poza obrębem właściwego Wawelu, natomiast na osi wjazdu do niego, jakby bardziej w stronę Wisły. I to jest właściwie pierwszy ten rysunek tego grobowca, datowany 17 października 1904 roku, jest właściwie pierwszym takim chronologicznie uchwytnym, datowanym szkicem Wyspiańskiego związanym z tym projektem Akropolis. Oczywiście z tego okresu też zachowały się raptularze i inne jakby takie dzienniki Wyspiańskiego, gdzie można dość dokładnie tą chronologię odtworzyć, ale jak się wydaje, ten projekt grobowca króla był jednym z pierwszych pomysłów. Tutaj taki rysunek też właśnie grodu Bolesławów na Wawelu, też przypominający jakby projekty czy scenografię do Skałki, gdzie to jest jakaś taka drewniana zabudowa przypominająca jakiś właśnie prasłowiański gród, ale jednocześnie w swoich formach nawiązująca do po prostu tych różnych publikacji na temat budownictwa ludowego, które wówczas były publikowane. I tutaj projekty oczywiście scenograficzne. Ten 1904 rok jest też takim okresem jakby powracania Wyspiańskiego do historii konfliktu Bolesława i biskupa Stanisława, który jest osią jakby dramatu Bolesław Śmiały. I tutaj też no, jakaś ogromna inwencja Wyspiańskiego w tych projektach scenograficznych, w projektach kostiumów, które właściwie on jakby stwarza na nowo wizję tej epoki w oparciu o tak bardzo specyficznie interpretowane formy budownictwa ludowego, które monumentalizuje, także w tych ornamentach korzysta z publikacji na temat folkloru, na przykład w kostiumach królowej, także Rusinki folkloru huculskiego. Bardzo ciekawą, nierozwiązaną właściwie do tej pory sprawą, związaną z genezą tego projektu Wawel Akropolis, jest sprawa zachowanego w szkicowniku Wyspiańskiego niejasnego planu, jakby symbolicznej budowli o nieokreślonym jakby przeznaczeniu, która jest datowana na 8 marca 1904 roku, czyli to jest właściwie jedyny poza przebudową Wawelu projekt architektoniczny Wyspiańskiego, projekt jakiejś budowli konkretnej. Właściwie nie potrafię ja także określić jednoznacznie znaczenia tej niezwykłej budowli o skomplikowanym układzie przestrzennym, który zawiera oparty, wpisany w kwadrat cztery identyczne właściwie zespoły. Ich części środkowe założone na planie kwadratu, właściwie ze sklepieniem gwiaździstym wspartym na takim pojedynczym centralnym słupie, budzą skojarzenie właśnie z krakowskim kościołem Świętego Krzyża, ale on jest tutaj jakby zmultiplikowany kilkakrotnie. Także jest dziwna jakby symbolika, tu są jeszcze jakieś takie umieszczone centralnie ołtarze, gdzie mamy literowe jakieś określenia, na zewnątrz jest też ołtarz, gdzie jest bardzo wyraźnie wpisane słowo Apollo. Wydaje się, że ten projekt, który jest zbieżny z pracą nad dramatem Akropolis, jest bardzo mocno związany z symboliką i z tym, jak pamiętamy, że właściwie finał dramatu Akropolis polega na tym wtargnięciu właściwie, wjeździe Apollina do katedry wawelskiej i na nakładaniu się całej symboliki słonecznej, antycznej Apollina na symbolikę chrześcijańską, symbolikę zmartwychwstania, rezurekcyjną i jakby budzenia się nowego życia. Ten
projekt, te rysunki na rysunkach Wyspiańskiego, no tak jak powiedziałam, no zachowany niekompletnie i takim w różnych szkicownikach rozproszonych, ale związanych właśnie z projektem Akropolis, pojawiają się pewne jakby motywy też odmienne od tego planu Ekielskiego i od tych ostatecznych widoków, które są na jego planach. Główna oś kompozycyjna, która biegnie od linii, no tu właśnie jest też taki szkic Wyspiańskiego, no bardzo taki no mocno nakładający jakby formy na siebie, może tutaj tak bardziej kontrastowo starałam się go wydobyć z tego takiego dość niewyraźnego rysunku, jakieś zarysy, ale na tej właśnie tu widzimy katedrę, bryłę zamku, natomiast koło tej pałacu biskupiego znajduje się tu jakaś baza i zaznaczona jest tak zwana studnia, natomiast tutaj znajdują się schody i obok tego budynku Sorbony, Sejmu, Akademii Umiejętności, gdzie znajduje się to jak jakaś sala posiedzeń zwana Walhallą też, jest zejście takimi schodami do takiej centralnej części, na której jest zaznaczona sadzawka świętego Stanisława. Reasumując, no, ta wersja różni się od rysunków Władysława Ekielskiego. W projekcie Wzgórza widnieje zatem nie tylko budzący się do życia Bolesław, tu jest ten dwór Bolesławów z grobowcem, ale także postać biskupa i jego dziejowy przeciwnik. Z postacią biskupa związana jest legenda związana z pojawiającym się w tym projekcie cudowną sadzawką. Z kolei pośrodku tej studni widoczne są zarysy postaci Winfule. Tutaj są te rysunki właśnie Wyspiańskiego, gdzieś studnia, postać Winfule, zejście bramką do sadzawki, postać tutaj Ateny Nike na tej kolumnie i pomiędzy nimi kościół świętego Michała. Odrodzony Wawel miał zatem mieć dwóch bohaterów panujących nad odrębnymi zespołami. Obok budynków najwyższych władz państwa budzący się do nowego życia Bolesław, a nad starą częścią wokół katedry i zamku miał czuwać biskup. W ten sposób powstawał układ o dynamicznym dualizmie. I warto pamiętać, że dla Wyspiańskiego od czasu rapsodów jeszcze najważniejszym wydarzeniem w dziejach Polski, i to jest właśnie też wydarzeniem, które się wiąże ściśle jakby z symboliką Wawelu, stał się zawieszony w czasie konflikt, który rozgrywał się pomiędzy Wawelem a Skałką. Fakt ten podnosiło wielokrotnie wielu badaczy. Są jednak dalekim uproszczeniem interpretacje redukujące konflikt do starcia sił chrześcijańskich z witalną pogańską mocą upostaciowaną jakoby w postaci króla. To jest jakby takie przeniesienie kategorii niczeańskiej, kategorii mocy na ten dramat. Tymczasem przedmiotem fascynacji nie jest Wyspiańskiego wyłącznie postać króla, ale charakter dziejowego konfliktu o rysach prawdziwie tragicznych, którego konsekwencją są dalsze rosy narodu. Rozważając sprawę niczeanizmu Wyspiańskiego, Anila Łempicka zwróciła niegdyś uwagę, że wychodzi on poza urzeczenie, właśnie tą racją życia w Bolesławie Śmiałym i Akropolis, natomiast proces ten postępuje u niego także w Skałce i Powrocie Odysa. Konflikt życia i moralności staje się wtedy naprawdę tragiczny. Jak w postaci króla nietajona jest porywczość i krwawe instynkty, tak grzeszący pychą biskup Stanisław nie przypomina wiernej ofiary, natomiast wykorzystując swoją duchową moc, niejako popycha króla do zbrodni. Wydaje się, że w tej figurze konfliktu odnalazł Wyspiański konieczny węzeł tragedii, grecką hybris i klątwę ciążącą na pokoleniach. I to jest to, co jakby Wyspiańskiego niesłychanie fascynowało, ta interpretacja dziejów w kategoriach greckiej tragedii, która jest w jego twórczości wzmacniana przez elementy genezyjskiej teorii pracy duchów globowych Słowackiego i oparto jest o dialektykę pierwiastka biernego, anielskiego i aktywnego, lecz skłaniającego do przemocy. Zarówno męczeństwo, jak grzech stają się tu koniecznością. Obok krwawej zbrodni, grzechu króla,
występuje także wina biskupa, jaką jest jakby nadużycie czaru, jest rzucenie klątwy. Jej skutkiem jest zatrzymanie czasu, wyrażone unieruchomieniem obu bohaterów na wieki w stężałych formach, będących jakby syntezą ich losu. To jest to zaklęte w Tatrach wojsko, to jest relikwiarz króla, relikwiarz biskupa z tą ręką wznoszącą, prawda, w wawelskim relikwiarzu. Król zastyga z kolei wznosząc rękę z mieczem. W tym kontekście pojawiający się w finale Akropolis, tego Akropolis dramatycznego, obraz rozpadającej się konfesji świętego Stanisława można interpretować jako, także jako wezwanie duszy biskupa z zamknięcia w srebrnej trumnie. Zadziwiającą antycypację tego finału można odnaleźć w żywocie większym świętego Stanisława, który głosił, że jako karę za zabicie biskupa królewskie insygnia czekać będą na pomazańca w skarbcu kościelnym, aż przyjdzie ten, co się zwie u Boga jakoby Dawid, dla którego one złożono. Zdjęcie klątwy odbywa się w dramacie w obrazie rozpadającej się konfesji świętego Stanisława, zaś w wawelskim projekcie prawdopodobnie symbolizować ją miał sarkofag Bolesława z postacią budzącego się do życia króla. Możliwość połączenia przestrzennego Wawelu i skałki stwarzał restytuowany pośrodku wzgórza właśnie kościół świętego Michała Archanioła. Nosił on bowiem to samo wezwanie, co kolegiata na skałce. I tutaj widzimy właśnie taki widok na jeszcze jeden wyspiańskiego rysunek, widok na plac teatralny z tym kościołem świętego Michała. Postać Michała Archanioła, łącząca przede wszystkim ze zwycięstwem nad ciemnymi siłami, związana była zarazem z motywem wezwania na sąd dusz, z duchowym oczyszczeniem. Oczywiście pamiętamy o tych scenach sądu ostatecznego, prawda? W twórczości wyspiańskiego Archanioł Michał, wyrażający najwyższą moc duchową, łączy się jednocześnie z figurą biskupa, które w skałce, w dramacie skałka, przybiera właśnie postać, kostium Archanioła. Tu jeszcze widzimy szkic scenograficzny do skałki właśnie z tą sadzawką i jeszcze jeden taki projekt oraz kostiumy właśnie do dramatu Bolesław Śmiały, gdzie widzimy biskupa Stanisława w takiej zbroi i w kostiumie no jakby zbliżonym do tych przedstawień Michała Archanioła, które także w twórczości Wyspiańskiego są obecne. Tadeusz Wojciechowski w Katedrze na Wawelu, w swojej publikacji Katedra na Wawelu z początku XX wieku utrzymywał, że kościół świętego Michała był najstarszą fundacją na wzgórzu wawelskim, a kościół na skałce miał to samo wyzwanie, zwłaszcza często nadawane przez misjonarzy dla wyplenienia dawnych kultów pogańskich. I oba kościoły właściwie na takich miejscach stały. I problemem nurtującym historyków było pytanie, gdzie właściwie dokonało się zabójstwo Stanisława. Kontrowersje budziło niejasne określenie kadłubka inter infulas, między infułami. I w końcu XIX wieku najczęściej przyjmowano hipotezę Wojciechowskiego, że wyrok monarszy dokonał się na Wawelu, w pobliżu kolegiaty świętego Michała. Zapewne dlatego Wyspiański uczynił z restytuowanego kościoła centrum kompozycyjne i znaczeniowe zespołu, powierzając mu jakby rolę nowej katedry. Symboliczny powrót do czasów sprzed klątwy. Może dlatego przed kościołem świętego Michała został umieszczony ołtarz polny, miejsce przebłagania i przebaczenia, bowiem to grób wawelski pełnił przez wieki według tradycji rolę tzw. ołtarza ojczyzny, ara patrie. Motywem kluczowym wizji odrodzonej Polski w twórczości Wyspiańskiego jest wywiedziony z legendy świętego Stanisława moment zdjęcia klątwy. Na jego kanwie odbywał się proces wpisywania narodowej historii w strukturę antycznego mitu. Klątwa, czar rzucony przez biskupa ciążył na późniejszych pokoleniach. Dlatego pragnący wyzwolenia spod ciężaru historii Konrad staje się ścigany przez Erynię Orestesem. To jest scena z wyzwolenia. Toteż funkcję wyzwoliciela mógł odegrać wyłącznie Apollo Soter, przed którego triumfalnym rydwanem w finale Akropolis pierzchały przemienione w Eumenidy Erynie. Kształtując historię Polski na wzór greckiej tragedii, odwoływał się Wyspiański do legend tebańskich. Tragicznym bohaterem stało się w jego interpretacji Bolesław Śmiały, którego zbrodniczy czyn, owocujący klątwą i wygnaniem, upodobniał go do Orestesa i Edypa. Ponieważ równoznaczne ze zdjęciem klątwy przebudzenie króla było odrodzeniem państwa, wygnaniec musiał dostąpić oczyszczenia.
Sposób zdjęcia klątw i oddalenia dręczących Eryni wskazywał Orestyja z Aeschylosa, gdzie jednym z warunków wyzwolenia bohatera było schronienie się pod opiekę posągu Ateny na Akropolu. Być może przywołanie aspektu tej bogini jako łaskawej w wyrokach łączyło się z umieszczeniem na prawo od kościoła świętego Michała przed zejściem do sadzawki posągu Pallas. Później z przemienionego w pierwszych projektach, później jest to kolumna Nike, bogini zwycięstwa. Akropolizacja Wawelu dokonywała się zatem w projekcie nie tylko poprzez zastosowanie pojedynczych motywów antycznej architektury, na przykład forma ołtarza polnego, ale przez wpisywanie form symbolicznych znaczeń w strukturę mitu. Pewne jego motywy nawiązywały, jak wspomnieliśmy, do mitów helleńskich. Wchodziły jednak w ścisłą interferencję z mitologią własną wawelskiego wzgórza. Oczywiście istnieje pytanie, czy istnieją konkretne, formalne nawiązania do zabudowy ateńskiego Akropolu. No, oczywiście istniały pewne podobieństwa typu brama gwiazdowa, kolumna świątynia jako odpowiednik układu Propyleje, posąg świątynia. Do elementów podobnych można zaliczyć posąg Ateny w tym pierwotnym szkicu oraz kolumnę Nike, choć kolumnowa forma pomnika ma charakter rzymski. Skrzydlata Nike może stała się odpowiednikiem obecnych w pierwotnych projektach Pallas. Teatr na wzgórzu jest także podobny w usytuowaniu tej orkiestry i skenę do ateńskiego teatru Dionizosa. Należy jednak zauważyć, że podobieństwa układu Akropolis do jego greckiego pierwowzoru nie są liczne, a wzgórze wawelskie miało spełniać rolę szerszą od Akropolu, nie tylko gromadząc najwyższe świętości miasta, ale poprzez umieszczenie tu najwyższych urzędów państwowych, wspierając zarazem rolę agory czy areopagu, ponieważ tutaj były te sale zgromadzeń, koncentracja życia jakby politycznego i religijnego. Jerzy Dir zwrócił uwagę jeszcze właśnie Nike. Tutaj znajduje się taka osobliwa jakby mównica, tak zwana rostra, miejsce właśnie skąd można było wygłaszać jakieś przemówienia. Mównica o kształtach prostych, pojawiał się w twórczości Wyspiańskiego wcześniej. No tutaj widzimy choćby w tych witrażach franciszkańskich. I można zapytać, dlaczego wprowadzał w ogóle taki motyw do wawelskiej Akropolis. Należy sobie przypomnieć, że podstawowym znaczeniem mitu Niobe była gorzka lekcja pokory. Bogowie objawili w tym micie swój aspekt okrutny i mściwy, ponieważ no, zabili dzieci Niobe, a jednak użyty w celu ukarania pychy, przywrócenia należytej miary. W myśl niczeńskich kategorii naukę tę można uznać za typowo apollińską, w cudzysłowie oczywiście, no bo właściwie wykonał ją Apollo przy pomocy oczywiście swojej siostry Artemidy. Proponowana przez Wyspiańskiego akropolizacja Wawelu jest zatem moim zdaniem jednocześnie próbą hellenizacji kultury polskiej. Stwarzając wizję przyszłego państwa, nawiązywał także do struktury organizacyjnej, idealnej polis greckiej. Śmiało wprowadzał elementy dość obce kulturze polskiej, a wywiedzione z tradycji klasycznej, jak amfiteatr czy nawiązujący do ideałów Kalakogati stadion. Jednak każdorazowo znajdował dla nich jakąś antycypację w przeszłości, choćby otwarty teatr w łazienkach, lub uzasadnienie tego motywu we współczesnych tendencjach. Na przykład stadion był nazywany stadionem Sokolim, związany z ruchem właśnie, który no wówczas był dość popularny. Projekt Akropolis nie spotkał się z przychylnym przyjęciem współczesnym. Nic dziwnego, rozmach i śmiałość jego dość zaskakiwało. Jak pisał zresztą zwolennik twórczości Wyspiańskiego, na przykład Tadeusz Sinko, wygląd Wawelu może tworzyć tylko historia, nie samowola. Być może dziś także trudno byłoby nam zaakceptować tak dalekosiężne zmiany wzgórza. Mimo to nie sposób przeoczyć faktu, że istotą przedstawionego przez Wyspiańskiego i Jakelskiego projektu była manifestacja niezgody na poddanie się sentymentalnemu dyktatowi historii. Właśnie pragnienie jest jej samowolnego ukształtowania.
postawa autorów wydaje się zbieżna z poglądami Nietzschego, który za postawę wobec historii najwłaściwszą uznał czucie historyczne, wychodząc z założenia, że do nieskrępowanego działania potrzebne jest pewne zapomnienie przeszłości, popierał wobec niej stosunek twórczy, instrumentalny w celu kreacji ideałów potęgających siłę działania. Podejmowana wielokrotnie przez Wyspiańskiego próba przebudowy narodowej historii na mit, na wzór konfliktu tragicznego, wynikała z przekonania, że tylko w takiej przekształconej artystycznej formie istnieje możliwość zapanowania nad dziejami, które w postaci nieuporządkowanych legend opanowują wyobraźnię, doprowadzając do pewnej stagnacji, do pewnego poddania się fatalizmowi historii. I tutaj jakby, no oczywiście pokazują, oczywiście sam Kielski, komentując ten projekt, no jakby zakłada, że to jest pewna fantastyczna wizja, pewna raczej manifestacja tego, właśnie tej wizji jakby pewnego życia, które chcą autorzy w przyszły Wawel tchnąć. Natomiast jest to raczej zachęta do jego odrodzenia, przebudzenia, natomiast no nie ma to charakteru jakby jakiegoś dyktatu, koniecznie narzucania tych form, które rzeczywiście tutaj no, dla współczesnych mogły być zaskakujące jako ogromnie monumentalne. No i tutaj jeszcze chciałam zwrócić uwagę, że te wydarzenia działy się bardzo szybko, bardzo twórczo i niemalże równolegle. Dramat Akropolis, który został opublikowany w końcu marca 1904 roku, on, jak sprawdziłam wówczas, jakiego dnia wypadały święta wielkanocne, ukazał się na tydzień przed tymi świętami, a rzecz dzieje się właśnie w Noc Zmartwychwstania. Zaraz na jesieni Wyspiański zaczyna pracę nad tym przebudową Wawelskiego Wzgórza. Jednocześnie należy pamiętać, że ten rok 1904 to jest rok nie tylko z samą historią Wawelu związany, że wówczas wojska opuszczają Wawel, że wówczas powstają te wielkie nadzieje na nową jego świetność, ale to jest bardzo ważny rok w historii w ogóle wówczas nadziei na jakąś zmianę losu Polski, ponieważ to są lata 1904-1905, to są lata wojny rosyjsko-japońskiej, gdzie właściwie chwieje się to wielkie imperium, które jest jednym z głównych jakby zaborców, prawda? I wtedy właściwie powstaje niesłychanie zdynamizowany i ruch polityczny i artystyczny. I te nadzieje budzone przez te wydarzenia historyczne, one nabierają tempa i one też wpływają na to, jak pełne nagle nowy duch, nowe nadzieje wkraczają do wyobraźni, do wyobraźni artystów, no zwłaszcza tak przepełnionego tymi symbolami i tymi nadziejami artysty jak Wyspiański. Tutaj jeszcze takie dosyć nieokreślone rysunki związane z właśnie katedrą wawelską, symboliką Wawelu, rysunek różnie datowany, raz na 900 rok, raz później jako związany z pracą przy właśnie dramacie Akropolis, bo tutaj w centrum jest ta konfesja i jakaś takie zarysy postaci konnej czy rydwanu na dole, tak naszkicowane. Cała symbolika jakby dramatu Akropolis osnuta jest wokół symboliki odrodzenia, symboliki nowej symboliki katedry, właściwie za pomocą nakładania na siebie symboliki Chrystusa i Apollina Wyspiański stara się przezwyciężyć tę religijność śmierci, którą dla niego jest upostaciowana w tak zwanym czarnym krucyfiksie królowej Jadwigi, który jakby poprzez ten ciemny welon, sposób jego
ekspozycji no, łączy się z tą żałobą narodową, ale ta wielka promienista Gloria, która w epoce baroku została umieszczona na jego głową i bardzo nietypowa postać jakby ukrzyżowanego w postaci młodzieńczej, pozbawionej zarostu, no jakby tutaj tworzy na jej kanwie wyspiańskiej różne podobieństwa i nakładające się sensy tej symboliki solarnej Chrystusa i Boga Słońca antycznego, a następnie na ten wielki, tą nadzieję jakby zmartwychwstania, także zmartwychwstania narodowego właśnie w 1905 roku tworzy hymn Veni Creator, który jest taką jego jakby odpowiedzią na te ruchy polityczne środowisk, któreż będą wprost prowadziły do ruchu legionowego i w tej odpowiedzi właściwie reaguje w sposób typowy dla siebie, to znaczy w sposób symboliczny, w sposób budzenia nowych treści, nowych sensów, przebudowy jakby wyobraźni, przebudowy pewnej symboliki narodowej i budowy zupełnie nowej, pełnej nadziei, dynamizmu i takiego wezwania do czynu symboliki. Także to jest chyba wszystko, co dla Państwa dzisiaj przygotowałam, związanego z tym jakby fragmentem, oczywiście wiążącym się z bardzo bogatym i złożonym tematem wyspiański Wawel, prawda, bo właściwie to jest temat rzeka, cała wielka część twórczości wyspiańskiego jest oczywiście związana z symboliką Wawelu. Ale ten projekt no dość szokujący formalnie, ale mam nadzieję, że przekona Państwa do tego, że posiadający bardzo głęboką, symboliczną jakby uzasadnienie, no jest chyba takim ukoronowaniem tej myśli wyspiańskiego o Wawelu.